Dorotałosiewicz telewizja w Polsce. Gorące pytania? Rozmawiamy, proszę Państwa, o suplementach, o tym, czy rzeczywiście są takie zdrowe, jak mówią nam w reklamach. Daria Łukowska dietetyk kliniczny Forma na życie. Maciej Szymański, badamy suplementy są ze mną w studiu. No i teraz chciałam popytać, proszę Państwa, o to, czy te suplementy rzeczywiście trzeba przyjmować tylko i wyłącznie z tableteczek, czy te suplementy można sobie pozyskać w jakiś naturalny sposób. Zobaczcie Państwo, na przykład magnez. W jakich produktach jest magnes? Proszę bardzo, awokado, banany. Tutaj mamy w procentach liczby dziennego zapotrzebowania yy, na magnes, migdały: 420 mg to aż 66% zapotrzebowania. Orzechy brazylijskie. Aż 90% dziennego zapotrzebowania na magnez dla mężczyzn, otręby ryżowe, proszę bardzo, 186% dziennego zapotrzebowania, pestki dyni, 131%, uwielbiam pestki dyni, zwłaszcza uprażone do sałatki, dodać, nawet nie wiedziałam, że aż tyle magnezu sobie dostarczam w ten sposób, ryż brązowy, no tylko 10% dla mężczyzn, soja.

czekolada 54%, no to wszyscy teraz rzucamy się na gorzką czekoladę, bo przecież uwielbiamy czekoladę. Pani Dario, Daria Łukowska, mam pytanie, czy rzeczywiście tak to wygląda, rzeczywiście ten magnez można sobie dostarczyć w taki naturalny sposób? Czy czasem... Tak, tak na pewno, na pewno tak źródłem magnezu jest wiele, właśnie jak tutaj widzieliśmy wiele produktów. Tylko tutaj dwie rzeczy. Po pierwsze, tam widzieliśmy wszystko w 100 gramach, hmm, więc tak. jak pani wspomniała, że, że pani sobie do, do Słodki peski deni do, do starcza. Tylko to pytanie, czy 100 gramów, czy całą paczkę jakby? No podejrzewam, że nie. Natomiast wiadomo, że w obrębie dnia kumuluje nam się ta ilość. No, ale druga kwestia, o której niestety często zapominamy, i te tabelki wszystkie, których my też dietetycy jesteśmy uczeni korzystać, one podają w produkcie faktycznie, ale my zapominamy, że my też jeszcze przyswajamy w organizmie. I bardzo często, właśnie produkty, typu, które mają dużo błonnika czy dużo substancji antyodżywczych, jak właśnie orzechy i pestki, no, powodują, że my nie wchłaniamy tego wcale tyle, ile teoretycznie tego tam jest, więc to jeszcze należy mm -hmm. zwrócić uwagę. To, co jest ważne, to my możemy poprawić wchłanianie tego. Na mm -hmm. przykład z pestek i orzechów możemy po prostu je namoczyć przed spożyciem. Wtedy mm -hmm. dzięki temu te substancje będą już troszeczkę lepiej yy, przyswajalne. Ale już nie yy. takie dobre. Yy, no, <laughs> już nie cóż. da się uprażyć takich namoczonych pestek dyni i dodać do sałatki. No, tak. To właśnie, no pytanie właśnie <laughs> część smakowo, prawda, możemy sobie dostarczać <laughs> dla smaku, a część dla, dla mikroelementów. A czy są takie yy, substancje, których no, nie możemy sobie w żaden sposób naturalny dostarczyć, i trzeba je przyjmować w postaci suplementu. Mm -hmm. Znaczy, no, biorąc pod uwagę, powiedzmy, przeciętnego, zdrowego człowieka, no to wiemy już teraz, że sugeruje się nawet, że całym rokiem w Polsce powinniśmy sprzątować witaminę D3. No, chyba, że ktoś bardzo często wylatuje do ciepłych krajów, mm -hmm. bo tego słońca nie do końca też w naszej szerokości geograficznej tej witaminy D3 mamy mało, nawet jak słońce jest. No i wiadomo, że bardzo duża część społeczeństwa żyje tak, że parking podziemny, korporacja, powiedzmy, parking King, podziemny dom i, i, i kontaktu z powietrzem często nie ma zbyt wiele, czy znaczy z powietrzem, <laughs> ze słońcem mm. naturalnym. Więc to witamina D3, tylko, że też dawka jest dobierana do poziomu, bo znowu odwołam się tutaj do genetyki, mm -hmm. że mamy takie polimorfizmy genetyczne, że dla jednych 2000 jednostek wystarczy, a u innych dopiero być może 10 tysięcy spowoduje wyjście z niedoboru. Ale to ja tak tylko oczywiście rzucam jako przykłady, bo chodzi mi o to personalizację, która jest bardzo, bardzo ważna. Inaczej mm -hmm. dla dzieci, inaczej dla dorosłych. Druga kwestia no to probiotyki, tak jak rozmawiałyśmy. Tutaj też duża część społeczeństwa, zarówno jeżeli chodzi o układ odpornościowy, tutaj stany depresyjne nawet jest bardzo wiele, cały organizm tak naprawdę jakby cierpi, jeżeli mamy. Dysbalans w naszej mikroflorze jelit, czyli w tych naszych bakteriach, które mamy w jelitach. No tak, ale co zrobić, jeśli na przykład lekarz mówi do antybiotyku proszę probiotyk, ale jaki to już wedle uznania? No bo lekarz nie chce mm -hmm. być posądzony o współpracę z jakąś tak. na przykład korporacją, jakąś firmą farmaceutyczną. No i jak wtedy dobrać odpowiedni probiotyk do antybiotyku danego? Mm -hmm. Powinniśmy sprawdzić, które szczepy mają takie badania potwierdzające, że wpływają właśnie dobrze na odbudowę mikroflory po antybiotykoterapii na przykład. Przy antybiotykoterapii których na przykład przetrwają tą antybiotykoterapię. Więc jakby no możemy na pewno to znaleźć. Wierzę, że są takie strony, artykuły. No albo skonsultować się, czy ze specjalistą, czy, czy w aptece. Mam nadzieję, że też takich informacji dostaniemy. Bo to jest bardzo ważne. Probiotyk to jest nazwa ogólna, a tak naprawdę możemy brać bardzo różne tam te szczepy, które w różny sposób na nas działają. Mhm. Rzeczywiście z tych badań wynika, że wiedza Polaków o suplementach nie jest szczególnie duża. No ale ale załóżmy, że idziemy do apteki, mamy receptę na jakiś suplement, suplement jest bardzo drogi. Czy jak szukać zamiennika? Czy możemy? Panie Maciej. Myślę, że jeżeli trafimy na rzeczowego farmaceutę, możemy go poprosić, żeby poszukał nam alternatywy, która będzie miała tą samą formę, jeżeli nam zależy na konkretnie dobrze, na przykład przyswajalnej formie magnezu, mhm. tylko tańszej. Tam, gdzie w. Ten skład nie będzie odbiegał od, naszego, od naszej pierwotnego wyboru, ale, ale za to będzie cena, cena niższa. Jeżeli chodzi o probiotyki, pomyślałem, że też nie zawsze możemy sięgać wyłącznie po suplementy diety, możemy sięgnąć po lek. Poprosić lekarza, żeby wskazał nam konkretny lek, który przy anty antybiotykoterapii jest zalecany. Mhm. A jeszcze zwracając do witaminy D3, mhm. właśnie teraz mamy zamiar przebadać kilka suplementów diety zawierających witaminę D3. Mhm. Dzisiaj rano na Facebooku badamy suplementy, opublikowałem informację na temat zrzutki, mhm. z, w której każdy z konsumentów może dorzucić przysłowiową złotówkę i wskazać suplement diety, który chciałby, żeby został przebadany. Mhm. Na koniec będzie podliczenie głosów demokratycznie mm. i wybierzemy suplement diety, suplementy diety, które zostaną przebadane. A ile I w tym... takich suplementów możecie przebadać? Bo ja sama znam kilka, przynajmniej witamin D3, no bo wiadomo, dzieci dzieciom trzeba podawać, więc. W założeniu teraz mamy dwa suplementy, które zdobędą największą liczbę głosów. Ale tak naprawdę jedyne co nas ogranicza, to budżet. Mm. Jeżeli zbierzemy więcej środków, to możemy nawet ich przebadać. 10. Mhm. I w tym miejscu pragnę zaznaczyć, że projekt badane suplementy to projekt społeczny mhm. i gdyby nie ludzie, tak naprawdę nie byłoby go. Mhm. I bardzo chciałem podziękować wszystkim fanom projektu, którzy mnie wspierają, którzy wskazują, które suplementy należy przebadać. Naprawdę, bo to oni tworzą świadomą grupę konsumentów, mhm. którzy wybierając przebadane niezależnie suplementy diety, sami dokonają regulacji Rynku, bo nie będą wybierali suplementów, które są zakłamane. A jak Tym kosztowne samym... w ogóle są takie badania? Oso w ostatniej zbiórce zebraliśmy prawie 6 zł, mhm. które pozwoliły na zakup i przebadanie pięciu odżywek białkowych. Mhm. Są to kosztowne badania, dlatego chcąc pojedynczo zweryfikować dany suplement diety, y Musimy się wiązać ze znacznymi kosztami, dlatego łączymy się w społeczność, społeczność badamy suplementy i wspólnymi siłami regulujemy rynek, skoro organy tego nie, nie mogą zrobić. Odżywki białkowe są też dość kosztowne, ale taka witamina D3 to nie jest. Zdaje się, że to jest produkt dużo tańszy niż odżywka białkowa, przynajmniej o ile ja się orientuję, więc być może uda się zebrać więcej pieniędzy na zbadanie większej ilości suplementów. W sumie to by było bardzo ciekawe co z tą witaminą D3. Na tym konkretnym przykładzie witaminy D3 z badania jej pod kątem mm, czystości mikrobiologicznej, mhm. e, czyli obecności drobnoustrojów e, w zawartości metali ciężkich, bo należy wspomnieć, że jest publikacja z 2014 roku, która wskazała, że w kilku suplementach diety e, mhm. były przekroczone normy metali ciężkich, mhm. czyli de facto kupując to, co e, kupując suplement, który ma wpłynąć pozytywnie na nasze zdrowie, możemy sobie zaszkodzić. Zatrzyj Oraz samo zweryfikowanie zawartości witaminy D3, to jest koszt około 550. Zł. Więc mhm. tak naprawdę, jeżeli się zbierze przybliżoną kwota, jak w przypadku ostatniej zbiórki, czyli około 6000 zł, pozwoli to na sprawdzenie 10 popularnych suplementów i na pewno ułatwi to wybór konsumentom. Mhm. Pani Daria, jak to jest z tą witaminą D3? Dlaczego także dorośli jej potrzebują? No bo dzieci to takie powszechne, wiadomo, żeby krzywicy nie było i tak dalej. Ale mówi Pani o dorosłych, którzy też tego słońca nie mają, bo z samochodu na parking, z parkingu do samochodu. Dlaczego wszyscy potrzebują? mamy witaminę D3. Mm -hmm, bo my już wiemy, że witamina D3 to tak naprawdę no, tak naprawdę ma działanie jak prohormon, czyli on w naszym organizmie no, trochę w inny sposób działa niż teoretycznie witaminy i bardzo bardzo du duży wpływ ma na przynajmniej na naszą odporność mm -hmm. i, i to jest bardzo ważne i chociażby Wiemy teraz, że, że bardzo dużo ludzi choruje na choroby autoimmunologiczne i bardzo dobre badania są, jeżeli chodzi o witaminę D3 kontra właśnie różne zaburzenia autoimmunologiczne. W kontekście regeneracji również tutaj na sportowcach bardzo dużo badań jest na witaminie D3, mm -hmm. więc generalnie właśnie tak jak mówię, tutaj kwestia odporności i, i wzmocnienia tego organizmu, no to jest bardzo, bardzo ważne. Dużo mówi się też, że zdrowie mamy w jelitach, zdrowie pochodzi z tak. jelit, więc także te probiotyki są takie ważne. Tak, no jakby ja też sama ja widzę czasem po, po, po moich podopiecznych, gdzie czasem zmiana diety plus no dobrana, dobrze suplementacja powoduje to, że zmieniają takie stany depresyjne różnego rodzaju. Oczywiście nie, nie chcę mówić tutaj, że, że leczy depresję, tylko bardziej mi chodzi o takie stany, gdzie ktoś jest zmęczony, nie chce mu się żyć. I nagle po dwóch tygodniach się okazuje, że on lata jak na skrzydłach. I hmm. tak tutaj, jakby my wiemy teraz, że duża część serotoniny pochodzi z jelit czyli no hormonu, który powoduje nasze dobre samopoczucie. Duża część odporności, w zasadzie większa część. Robi się to takie zabiegi na w Polsce już też jak przeszczepy K, czyli właśnie podawanie mikroflory jelit od osób zdrowych osobom na przykład z chorobami zapalnymi jelit. Więc jakby my wiemy teraz, jakby wracamy do tego, co gdzieś tam kiedyś wiedzieliśmy, że te jelita są bardzo ważne. A gdyby była możliwość przebadania takich probiotyków na mhm. przykład, to pani byłaby zainteresowana wynikiem takich badań, które prowadzi fundacja Badamy Suplementy? Tak, na pewno, bo, bo już były pojedyncze badania, które pokazywały, że nie wszystkie. Zarówno probiotyki, jak i te wszystkie właśnie jogurty, o których rozmawiałyśmy, nie do końca zawierają takie szczepy i w takich dawkach, jakich deklaruje producent, ale oczywiście tak znowu to są, są takie, które są dobre, no i są takie, które niestety nie do końca mówią prawdę. Właśnie a propos probiotyków, to jeszcze mówiło się, że w, w jogurtach, czy też w, w kefirze są probiotyki. To rzeczywiście prawda, czy to jest tylko minimalna ilość tych probiotyków? Znaczy tak, jeżeli my chcemy taki właśnie leczniczy działanie uzyskać, czyli w dużo większej dawce i odpowiednich formach, konkretnych formach tych szczepów, no to zazwyczaj trzeba sięgnąć po probiotyki, ale konkretne probiotyki, które najlepiej dobierze nam specjalista. Ale jeżeli myślimy po prostu o takiej budowaniu odporności i takiej prewencji, no tutaj możemy się wspierać tymi kiszonkami czy jogurtami, ale dalej, w naszych czasach, gdzie mamy tyle czynników środowiskowych zaburzających naszą mikroflorę, no jakby mikro biolodzy którzy, jakby pracują z mikroflorą jelit no sugerują, że warto by było przeleczyć się znaczy złe słowo ale brać taką suplementację okresowo, czasem nawet przez większość roku jeszcze pytanie do pana Macieja Szymańskiego bo badaliście te odżywki białkowe już była o tym mowa bez podawania firm poprosiłabym żeby pan powiedział co pana zaskoczyło w tych wynikach badań czy tam było jakieś takie zaskakujące momenty o cukrze już wiemy czy, czy coś jeszcze? I czym różni się odżywka od odżywki, która w zasadzie powinna być tym samym teoretycznie? W sumie przebadaliśmy przez całą działalność, badamy suplementy 7 odżywek białkowych z czego w dwóch był kilkukrotnie podniesiona zawartość cukrów. Mhm. Również na jednej etykiecie, jako drugi składnik, widniała fruktoza, mhm. która często jest kojarzona jako dobry cukier z, tak. z owoców. Tak. Jednak badania wykazały, że fruktozy było poniżej poziomu wykrywalności danej metody badawczej, natomiast było ponad 10 gramów glukozy, która nie mm -hmm. była zadeklarowana w składzie. To są rozbieżności dla w przypadku osób, które cierpią na cukrzycę, albo po prostu osób, które chcą konkretnie dobrze zbilansować swoją dietę i wyliczyć makroskładniki, jest bardzo kłopotliwe, a już nie wspominam o wprowadzaniu klienta w błąd. Ja wydając swoje pieniądze, chcę kupić. Konkretnie to, co jest na etykiecie. Jeżeli otrzymuję coś innego, to mam prawo czuć się oszukany. Tak samo w tym przypadku zgłosi zgłosiłem tę sprawę do Łokiku. Mhm. Mm, mam nadzieję, że będzie działał bardziej efektywnie niż główny inspektorat sanitarny do tej pory e i pozwoli to na. Dołożenie swojej małej cegiełki razem z innymi świadomymi konsumentami tworzącymi projekt badamy suplementy do regulacji tego rynku. Dziękuję serdecznie. Państwa odsyłamy w takim razie na profil na Facebooku badamy suplementy, tam będzie niedługo już badanie witaminy D3. Wszystkie informacje na Facebooku. Daria Łukowska, dietetyk kliniczny. Forma na życie. Maciej Szymański badamy suplementy. Właśnie byli moimi gośćmi. Rozmawialiśmy o suplementach, o tym, dlaczego Polacy tak w nie wierzą, i czy rzeczywiście Warto wierzyć we wszystko, co mówią nam reklamy. Dorota Łosiewicz. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia.